Cześć, witajcie, jestem Ryczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry RimWorld. Kontynuujemy od razu po poprzednim, w sensie i tak nagrywam ogólnie wszystkie pod rząd, tam w przeciągu 2-3 tygodni w wolnym czasie sobie gram, a później po prostu wrzucam je wam, bo to ma być challenge dzień filmy, więc no. Ogólnie, rozpoczyna się wiosna, ogólnie ten śnieg za chwilę będzie odmarzał, jak tutaj będzie trochę cieplej, to spróbujemy sobie coś zasiać więcej. Plan jest taki, żeby w międzyczasie sobie uporować tutaj wszystkie możliwe zwierzaki. Widzę, że tutaj kolejny wilk jest. Mamy w sumie samca i samica, czy samych samców? Bo nie wiem. Samiec, samiec. A nie, mamy dwóch samców. Było. O, nocny Marek, git, w końcu jakaś taka osoba. Typu, który w sumie będzie mógł sobie robić jakieś rzeźby. Będzie w miarę dobrze strzelał. Przynajmniej lepiej niż Dragix i Mike. Będzie w miarę dobrze strzelał i... jakby co, walka wręcz. To zależy oczywiście, czy u nas zostanie, dobra. Wyślijmy Majka, albo kogoś, kto teraz nie ma nic takiego ciekawego do roboty. I umie szybko w miarę biegać potrzeby, zdrowie. Ruch 100%. Uratuj. Na pewno ratujesz? Ratuję. Gło. Właśnie, jak w ogóle z tobą? No dobra, za chwilę będziesz uleczony. Ty będziesz dla mnie kim w sumie? Beat. Jakby co, mamy typa, w sumie 60 kilka dni do ucieczki. W ogóle ta wieżyczka jest tylko po to, żeby ewentualnie jakby chciał uciec, to ma tutaj wieżyczkę, która mu spuści w pierdziel. W sumie to jest jedyny powód. I w sumie tutaj dam od razu w takiej, jeżeli już robię takie coś, to dam tutaj obok tej wieżyczki worek z piaskiem. Taki jeden, żeby ewentualnie jakby co było, tak? Jesteś się tępi. Nikt się nim nie zajął. Idealnie... jak to u nas wygląda? Znajomy... Jaki mam ostatni zapis? Taki stary. Pożegnajmy się z Guo. Nikt... nie myślałem, że oni będą na tyle mądrzy, że pójdą i go uratują. A tak patrzę, nie no, daj krew leci, o co chodzi? A tu okazuje się, że im się nie chciało. Ej. Ryż do zbiornika? Ostatnie 75 sztuk. Może ja może stąd wyłączę ryż. Guo, operator koparki. No już szybko pochowaj, żeby nikt tych trupa nie zobaczył i nie marudził. Właśnie się zastanawiam, czemu mi to nie rośnie. Jasny grzyb. Ja się zastanawiam, czemu mi to nie rośnie. Git, ospaliła renifera tego maluszka, można poczekać, aż on podrośnie, te ciele renifera i ile ogólnie info, żebyś tu urósł. Dobra.
takie trumba. Dwa. Ile z trumba jest mięsa? Jasny grzyb. Gro, nie zawieszaj się. Raz! Jak nie napisał Windowsa 11, on tak ma jakieś błędy graficzne i ogólnie wszystkie. Nie wiem, mój komputer nie jest jeszcze aż tak stary, żeby sobie nie radzić z wyświetlaniem czegoś. Stary dobra jest, no ale nie aż tak. Dane przed naszą bazą. Moglibyśmy je po prostu zrobić zapis i zrobię taką nawet próbę. Polujemy jednego, tu będzie dla nas dużo ogólnie. Najbliższe działka są tutaj, oni w tej chwili biegną tu. Muszę zobaczyć szybko info, twoja prędkość poruszania. Trzeba nie wiedzieć ile plus minus... Prędkość... Prędkość poruszania... Strój, kurde, opis... 2,90 ileś, a u nas średnia prędkość, załóżmy weźmy takiego Majka. 2,40. Dogoni nas z czasem, ale... Majk dostanie w dupę. Dostała kolejny pocisk. Co ci się stało? Coś tu chodzi jeszcze drugie tłumbo, ale jedno nam starczy jako takie do żarcia. W sumie nawet nie wiem, czy coś mu zagraża. Za 6 godzin, a u ciebie brak zagrożenia życia. To było dobre, jak Dragi z filmem trafił. Muszę zrobić im obszar, na który nie będą musieli wchodzić. Dobra. Czekajcie, czy wszyscy są w bazie? Jest Melissa, Mike i Tosia. Budu, Orange i Drakix. Czy ja w praktyce wystarczy zamykam te drzwi? A czy są moje wszystkie zwierzaki? Zwierzęta. Purpurowe wilki, tak, te wszystkie są. No to tak, zamykam te drzwi, tutaj nie ma żadnych innych wejść, bo w sumie nie wiem do końca, te też. To są wszystkie wejścia do naszej bazy, ewentualnie działka ich rozwalą. Może już myślałem, że wyszli. No dobra, to dopiero dochodzą teraz. A nie, one mi się na działkę rzucą. On mi działko rozwali.
o tym mówiłem. Tak, 40 strzałów, 40, 40. Wieżyczka rozwalona. Coś uszkodziło, więc nie. Tutaj te wieżyczki, zobaczmy ich stan. 50, 52. Tu brakuje ewentualnie jakiejś wieżyczki. 46, 48, 52. To chyba będę mógł tutaj przenieść, żeby było tutaj akurat niebezpieczniej. No i jedną trzeba odbudować. Chociaż w sumie tą też można przenieść. Tutaj ewentualnie. Jedną trzeba skopiować i stworzyć nową w tym miejscu. Tu sobie wszystko wujek z twoim stanem. A tam zadrapalnia. Budu już uleczona, Mike leży, ale on się niedługo wyleczy. Po prostu takie, że zwierzaki nam teraz chyba przenoszą. Jak mi się zechce. Tu wchodzi drugie tłumbo. Weź no do ciebie. Przenoś to. I te drzwi można otworzyć. Budu już w pełni sprawna. No, bardzo dobrze to idzie. Skończę, że jest tą podkowę. Właśnie, ja tutaj miałem jeszcze tak. W tą podkowę da się grać z tego miejsca. W tą się nie będzie dało, więc ją będzie można wsunąć tu. W tą się nie da, będzie dało tylko z jednego punktu, czyli wydać ją tu. To będzie można dalej z dwóch, ale to będzie. Dobra. I trzeba od razu wziąć krzesełka. Najpierw było robić fotele. Nie mam tyle materiałów. Ile ja mam skór? Niebieskiego futra, trochę zwykłej i lekkiej. Nie straszone takie fotele. Będę robił raczej już 400 srebra i boli coś. Dobra, zróbmy tutaj po prostu zwykłe. Że mogę sobie grać, tak? Się różne zwierzęta. Ja najgorsze tutaj czekałem z 2-3 dni i to nie rosło. Chyba nawet tempo wzrostu, patrzcie, 200%, 200, 180, 200. Tylko nie wiem, dlaczego to jest 160, to jest, przepraszam. Mamy, dobra, dwóch chłopaków. Tego malucha zabijemy, jak podrośnie. Tych dwóch na razie zostawimy. I w sumie mogę jeszcze jedną dziewczynę sprowadzić jakąś. Reszta się wypoluje. Właśnie chodzi o to, żeby było ich jak najwięcej w ciąży. W sumie ty teraz nie jesteś potrzebna. Tak czy siak, bo... Chociaż produkujesz mleko, więc się jeszcze zostawię, bo to mleko jest bardzo dobre dla naszych postaci. Teraz czuć, że tutaj się robi syf z powodu, że nie ma kto tego sprzątać. Ani Orange, ani Mike. Mike jeszcze długo nie powstanie, a ty w sumie masz tylko jedno zadrapanie. No. Wspaniałe krzesło nawet powstało. Coś poczytać w międzyczasie. To mnie jednak nie leci. Izolacja 9 stopni. A ten taki kaptur, który ty też masz. Ten kaptur za chwilę się zobaczy i tak ci zmienię właśnie na czapkę na początku.
Izolacja tylko 2 stopnie, no. To już jest minus 11, latem będzie można coś tu zasadzić, pełne pole kukurydzy. Ty, bo nam się kończy żarcie, dla nich to jest 70, no, malutko tego. Uważam, to tak słabe, normalne, dobre, wspaniałe, dobre. Patrz, jak tutaj kiedyś było szczęście, że każde było normalne. Teraz? Chociaż nie, to nie jest szczęście, dobre. Nawet może być. Mamy telewizor kineskopowy, 3 miejsca do grania w szachy i stół do pokera. Też 3 słupki te, w miarę czysto, jakieś domniczki. Ten pokój powinien mieć jeszcze duże plusy. Ma nawet duże. Zastanawiam się, czy ja mogę wziąć jeszcze rekreację tutaj, jakieś inne do rekreacji. W sumie tutaj powinien stać jakaś pianka gaśnicza, wiem, będzie dawała minusa, ale będzie broniła przed pożarami. Zastanawiam się, czy to nie wstawić. Wstawimy tu jedną piankę gaśniczą. Taką naszą pierwszą w naszej bazie ogólnie. Mamy tak. Mleko. O, prototyka ukończona. To teraz idź w podstawę mikroelektroniki, jak ci się znudzi. Na razie ten pokój zamykamy, na razie nie jestem potrzebny. Tak jak mamy już multum. Powinienem tutaj zacząć budować produkcję, ogólnie miejsca, w których mogę zacząć robić, pracować, tak? Elektryczna kuźnia. Warsztat. Takie rzeczy tutaj powinny zacząć wstawać. Huta. Izolacja 50, 72 stopnie. Na ataki będę mógł zrobić sobie zbroje płytowe. Procent 50, 30, 20. Minus już 1, więc niedługo jak będzie jakiś plus 3, zaznaczę im w ogóle tą nawet strefę powiększę. Będę kazał im to sadzić. Na tym całym obszarze będą po prostu rosły rośliny. Na tym wszystkim będzie rosła kukurydza. Ale to jest, zmienię sezonka kukurydzy. Takiego jedzenia w ogóle mamy troszeczkę. 25 ryżu. Coraz mniej tego żarcie. Ewentualnie im będę mógł tam zanieść, no, jakieś jeżynki, coś. W sumie tutaj chcę im zbierać, może coś by jest, to. Żółte maliny. Jakieś drzewo w ogóle będzie można zasadzić. Niedługo będzie można herbatę robić. Ach, no, ja chyba nawet mogę. W sumie mogę odpalić tą kuchenkę. Będzie większe zużycie i nie będę musiał, nie będę się też bał. Make. O, tea. Ona jest potrzebna. Tea loves, tak. Będzie może porobić trochę herbaty, narkotyk, żeby mogli sobie brać tutaj, zrobić takie miejsce. Gdzieś nawet tu, tutaj, albo tutaj jest jakiś magazyn na narkotyki. W sumie tutaj tak już jest taki jalo magazyn. Przejście, nie, to byłoby za blisko tego. Minus 13 znowu. No i wieżyczka znowu stoi. Takie jarzynki też odznaczę. Liczę tylko na to, że ten obszar będę mógł zasadzić w najbliższym czasie. Dobra, a co w tym warsztacie mogę robić? Implanty, bronie. O, no, o, no, no to już coś dobrze. Dobrze czuję żaba. I zrobię tutaj jeszcze warsztat ten.
Mike pełni wyleczony. I mają co jeszcze? Ten malutki jeszcze nie podrósł. Ma teraz w sobie mięso 70. Tu mamy Renifera, jedną samiczkę. W sumie nie, czemu ja tak kombinuję? Czekaj, samiec, ubij samca. On tego nie żałował, ale w sumie ja tutaj mam, czekajcie, fauna. Mam jeszcze renifery. Właśnie, czekajcie, samica. To są same samiczki teraz. W praktyce. Weź mi oswój samiczki. Będę miał już 3 samiczki. Wtedy, gdy będę miał już 3 samiczki, to w sumie w praktyce... będę mógł z mleka się nawet wyżywić. Raz na 2 dni z 40 jedzenia więcej. Ja nie chcę, żebyś ją tresowała. Ja bym chciał, żebyś mi... Renifer samicę przyprowadziła, tak? Mm. Brak materiałów. A, to też dobre wytłumaczenie. To w sumie jednak dobrze, że na razie tego samiczki nie zabiję. Może w które samiec? Tu jest samica. O. Za chwilę będą mnie dożywione potrzeby. Jutro będę musiał coś wymyślić z żarciem. No to się pomału rzeźby też robi. Tutaj mam nawet 4 łóżka. Nie, mam tutaj dużo też łóżek, ten sprzedaż zawsze, czy to gdzieś żeby postawić. Tą rzeźbę zrobiłaś gdzieś? Tu stoi. Dobrą rzeźbę. Kolejną do kompletu. Niedługo będę musiał zacząć tu jakoś ładnie rozmieszczać. Dobra, ja w tym międzyczasie mogę kazać zrobić wudu. W sumie ty jak zjesz, to masz mi... Weź dokończ tą rzeźbę, bo ty ją robisz od miesięcy. Chcę zobaczyć, jakie też to masz umiejętności. Sorry za powiadomienie. Chcę zobaczyć, jakie też masz umiejętności, żeby jakby co to być pewnym. Jak ją zrobiłaś? I co, odpoczywaj. Normalną. W sumie te rzeźby mogę pomału zacząć gdzieś wstawiać po prostu w miejscach kolonii, żeby zawsze im to podnosić jakość wszystkiego wykonania. Dobra, trzeba to wyłączyć. Gdzie ten telefon? Tu... wycisz, niepotrzebne to. Będę tylko słyszał wibracje ewentualnie. Zdaje mi się, jakby to też było mało. Kiedy tu będzie cieplej? Chyba nawet nie wiem, czy w ogóle będzie. Jakby co to pole jest w sumie ukryżowe, jakby sobie... No wiemy, że tu jest, ale nie musi być widoczne. 700 metalu, więc trzeba pomalutku zacząć kopać. Zawsze troszkę się przyda i w sumie mogę pomalutku robić tutaj taką strefę, żeby się odciąć od zagrożeń w niektórych miejscach. Zrobić na przykład tutaj taki mur w dwie warstwy, tak? Taki początkowy, żeby się mało zacząć odcinać od tych zagrożeń z różnych stron. Na przykład tutaj się nie odetnę, ale już na przykład tą część... No ty, to nawet nie jest głupie. Weź mnie to cofnij. Mało się stąd po prostu zacząć odcinać. Pomalutku ten teren odcinać po prostu. Jak ja kiedyś to robiłem. To ma zebrać, to nie jest potrzebne. To nawet przejmę. Komponentów mam też malutko. Tu w ogóle były wcześniej komponenty. Tutaj widzę jeszcze kilka miejsc z komponentami. Później będę mógł je tworzyć, jak odblokuję badania. Na razie Tosia ma zadanie, ma robić rzeźby.
Jak zrobię te rzeźby, to wtedy wiecie, będzie dla niej taki plusik, że fajnie zrobiła. To te rzeźby w międzyczasie zawsze się przydadzą. W ogóle gdzieś po broni leży. Ktoś chyba broni nie ma. Czy ma każdy? Ma, jak nie ma, dobrze myślałem. Wstawnij sobie weź tą broń. To jest teraz im za gorąco. Zgaduję, że teraz ma postać potrzeby. Śpi za łzy. Spanie w upale, co? Dobra, to obniżmy je o... Nawet o... kilka stopni. No to się upadło do jakichś 20 kilku. To jest taka średnia temperatura. To powinno być... Tu jeszcze... Jak ja cię mogę, rozumiem. Rozumiem tak, się ciepło robi. Ciepło się robi. Git, git, git. Ty, Michael. Ty to już... I Marysy. O, git, zebrała i sieje. Właśnie to jeszcze szybko zanieś i będziesz siała dalej. Czemu wy tego nie możecie siać? A, tak, obszar pod śniegiem. Wiecie co, jednak teraz chcę widzieć tą strefę. Daj mi to, rozszerz obszar. Ja mogę dać tym zwierzakom u nas z farmy. Nie, one nie będą chodzić po strefach. Nie mają tu żarcia, tutaj nic za bardzo nie będzie rosło. Minus 6 znowu. Dobra, niech tak czy się to odśnieżą. Siano niedługo będzie dojrzałe. Tutaj jest jeszcze 100 liści. W sumie dobrze, że siejesz w tej chwili akurat. No wysiej te kwiatki. Dawaj z powrotem na budowę na jedynkę, dać niczego na jedynkę i wracaj do budowy wszystkiego. Normalną rzeźbę z łupku, tu będę pomalutku wstawał do cel. Do cel, Boże, jak to się zabrzmiało, do tych, do ich biur, mieszkań, jak zwał, to zwał. W sumie dobra, mogę to si... też ma artystę na jedynce, więc w praktyce będzie coś robić zawsze. To ma zawsze trzy rzeźby w tej chwili do roboty. Może sobie wypiją mleko. O. Jak zwierzę będą mnie głodować, to tutaj im przyniosę po prostu trochę mięsa. Czy one są w ogóle mięsożerne? Statystyki, płeć, dieta, nasiona, warzywa przetworzone. Rośliny, posiłki, trunki, pasza, jedzy. Może to wytrzyma, jeszcze... O, już można niektóre zebrać. Poczekamy jeszcze do końca dnia, albo nawet już teraz. Dobra, teraz już to szybko dajemy do zbioru. Ty nie masz tu zasilania? Spodziewam się, że ta wieżyczka będzie tu miała zasilanie. A, bo te generatory nawet nie są połączone ze sobą. Z
100 jeszcze liści. Będziemy zaraz można z tego Dragixa narkotyki i jego problem z tym zrobić. Opanować w sumie. I wiecie, tutaj już to pomału nas odcinają od tych wszystkich złych kurestw. I teraz patrzcie, to wszystko mogę w sumie przejąć. Nie, nie muszę. Mogę po prostu nawet to wszystko w międzyczasie dać im tutaj budować kolejną taką ścianę. I tylko dać im tutaj drzwi, żeby ewentualnie jedno mi tu wstawili. No, i Mike. Mike. Ty budujesz drzwi, co nie? Ja mam do ciebie zmianę pracy znowu z powrotem. Może dajesz niczego? Po prostu dam ci. Zbiera się ono, o i git. Tutaj też jest siano dane, jakby co, żeby znosili? Jest siano dane, git. Z tego będzie z 300-400 ściana, to na chwilę tym starczy. Walki wręcz, zadziora, zwinność, szpicen. Postać taka od wszystkiego, która w sumie będzie się u mnie uczyć i ewentualnie wyciągać dalej cegłek Dragix. Podoba się? Daleko jesteś? Dobra, nie jesteś aż tak daleko. Typek. Ile masz czasu życia? 5 godzin. Wiesz co? Jednak uratuj go. Starczy teraz i uratuj. On teraz przetrwa 6 godzin, to już wystarczające jest, żeby jakby stworzył. Sorry. Batory, sorka, soreczka. Macie jakiś dziwny problem, że tu chodzicie żreć. Chyba zaraz się będę zacznę robić narkotyki. Kolejny? O nie, ty go nie leczysz! Jest nie grzyb, toszka! Kolejny by tu zdechł w tej samym miejscu. Proszę. Mówią, że w międzyczasie się mu przyjrzę. Świetna pomieść. No, spoko. Prawo, dobry zwierzęcy strzelec. Społeczna intelektualna sztuka. To jest akurat głodne zwierzę. Głód zwierząt. A, będziemy ten film kończyć. Ja bym chciał, żeby ktoś był jeszcze na zwykłym. Kto jest tu najbliżej? Budu, idź, jest tu bliżej. Weź tu szybko przynieś mi siano. Niech przyniesie jeszcze siano w tym filmie. Nie możesz więcej? Czy taka słaba jesteś? Nie wiedziałem. No dobra. To jest 60 siana, dalej do żarcia już. I co, najedzone? Dobra. I w miarę podjedzone, za chwilę im jeszcze tamte żarcie się doniesie. W ogóle to tak, mamy tutaj Nixona. Która jest tutaj na części, jakby trzeba, to wiecie. Ty jesteś...
z tą frakcją mamy minus, więc w praktyce go możemy, nie wiem co z tym. Tego jak może zostanie, z nim mamy, z tymi południowe. Nie wiem, skąd ty w ogóle jesteś? Południowe Lani z frakcji... Południowe Lani, neutralna. Okej. Okay. Mamy tutaj kilka typów. Z tych liści za chwilę będzie można robić coś, jakiś ala narkotyk, żeby Dragix przestał nam truć dupę. Od początku gry przecież to robi. Tych będzie można karmić, bo jest trochę siana. Tutaj mamy w tej chwili 600 siana, 60 za złota kon. Tutaj jest zawsze kilka dni, więc się wyrośnie te do stówy. Dobra, to jest wystarczająco na razie informacji dla mnie. Mi się to podoba, więc to byłoby na tyle w tym filmie. Ja byłem Riczku, na razie, no cześć, popa, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Rimworld. Pa!